No dobrze. To co? Dzisiaj porozmawiamy sobie o takich rzeczach, które z punktu widzenia kodera są z reguły przykre. To jest ten moment w życiu, kiedy już ma się optymistycznie, prawda, wszystkie efekty. Każdy efekt z osobna działa. Każdy zajmuje po 200 do 400 kilobajtów, czy nawet więcej, prawda? No i nagle okazuje się, że co mamy? No mamy co? Mamy jedną dyskietkę, prawda? Nie wiem, czy tutaj z tej strony jest dziura, czy z drugiej, nieważne, chyba z drugiej jest, prawda? Whatever, prawda? Ciszył. Ciszył? Przecież jest minus 10 decybeli. Nie, jest dobrze. Chodzi trochę za mocno. Jest dobrze. No dobra, to niech by, będzie, żeby będę jeszcze będzie mi ciszej. No bo dużo osób nie ma. Aha. Obejrzeć. Dobra, to co? Ciszej to mów głośniej. Dobra. Czyli co, mamy 880 kilobajtów na dyskietce. Dodatkowo wiemy bądź nie wiemy, prawda, że to jest tak, że tam z reguły ile? Chyba 5 ścieżek można wciągnąć na sekundę. 5-6 ścieżek. Znaczy, jak się to odpowiednio zakoduje, to mamy 22 kilobajty na sekundę transferu z dyskietki, tak? Co my jeszcze mamy, prawda? Mamy 512, nie megabajtów, nie gigabajtów, mamy kilobajtów. Czego? Chipu i fastu. No i co w chipie można było trzymać? Albo inaczej. Do czego służyła pamięć chip? Pamiętam jeszcze? I czym się różniła od pamięci fast? Czy już? Nie, już nie. już, że tak powiem, jak to? Fala historii, prawda, tutaj, no dobra, prawda, erozja wiedzy to się nazywa, tak? No to co, w chipie można było wszystko trzymać, można było, żeby cokolwiek wyświetlić, prawda, czyli bitplany, dźwięk, to znaczy się sample i, no i wszystko dla blittera i coppera, tak, blitter plus koper, tak? To znaczy się, że żebyśmy mogli operować na tej pamięci tymi układami, czy powiedzmy, czy przechowywać tam te rzeczy, znaczy te rzeczy musimy przechowywać w chipie, tak? Żeby je układy specjalizowane były w stanie odczytać, czy zmodyfikować, tak? No i oczywiście fast tylko CPU, tak? Tylko CPU ma tutaj dostęp, więc już, prawda? No więc takie mamy, to jest tak samo, takie mamy ograniczenia, prawda? Czy tylko takie mamy ograniczenia? No to widzicie, bo mamy teraz tych efektów 10 czy 15 i trzeba złożyć demo, czyli trzeba zrobić taki obraz, no nie wiem, jednej bądź dwóch dyskietek, jak dwie dyskietki to się zaczyna komplikować, więc załóżmy, że tylko jedną. Więc to trzeba jakoś te wszystkie efekty wetknąć w te 880 kilobajtów. I jeszcze zrobić tak, żeby się zmieściły w tych 512 kilobajtach, a my tak szastamy tą pamięcią, tutaj tabela do UV mapa zajmuje tam pi razy drzwi 160 kilobajtów, prawda, do tego tekstury dojdą po 128 kilobajtów łącznie chyba, prawda, i to się tak zaczyna robić, prawda, jeszcze trzeba mieć gdzie to wyświetlić, jakieś tam jeszcze te blitterem, te chunky to planar zrobić, prawda, i się zaczyna robić krucho. Prawda? No i coś trzeba sobie jakoś z tym zacząć radzić. Dodatkowo mamy jeszcze taki subtelny problem. Jeżeli ktoś próbuje pod systemem, pod Amigaosem odpalać, to jest zupełnie inna para kaloszy. My gdzieś to na początku robiliśmy tak demo, że rzeczywiście się startowało z Amigaosu. Teraz Amigaos zostaje z pamięci wyrzucony przez bootloader, jest załadowany jakiś tam plik wykonywalny do pamięci i startujemy. Dobra, no to jest mało istotne, tak czy siak działamy bez systemu operacyjnego w ogóle. Jest bare metal totalny, tak, na chwilę obecną. Tylko że z tym bare metalem też jest pewien dość subtelny problem. Bo gdybyśmy sobie przyjrzeli się tej przestrzeni adresowej Amigi, a ludzie będą to odpalać na różnych Amigach, tak, na Amidze 500, na Amidze 600, 1200,
No, jest szereg tych konfiguracji, tak, sprzętowych i to też stanowi pewien problem, ponieważ my mamy powiedziane, że jeżeli tutaj jest adres zerowy, tutaj się gdzieś kończy przestrzeń adresowa 68 tysięcy, ale ta przestrzeń adresowa w przypadku późniejszych procesorów, ona się kończy na 4 GB. Prawda? Ale dobra, to może jeszcze nie jest problem. Problemem jest to, że chip jest tutaj i tego chipu może być do 2 MB, a fast może go nie być. Tak jest w niektórych konfiguracjach. No to wtedy, prawda, jak nie ma fastu, ale jest więcej chipu, no to te rzeczy, to wszystko się wrzuca łącznie, te rzeczy dla CPU wrzuca się do fastu i już, prawda? Fast slash slow, prawda, ale to nie ważne. A no i gdzieś może być fast. Gdzieś, nie wiadomo gdzie do końca, tak? To znaczy się może być tu, może być wcześniej, może być później, tak? To jakie to rodzi problemy, jeżeli próbujemy coś załadować do pamięci? Że efektywnie relokuje się ten cały kod? Który... Relokuje się. Dokładnie. Kod trzeba relokować. To znaczy się w ogóle trzeba relokować rzeczy. Prawda? A czyli teraz jak mamy zapisane na dyskietce jakiś, powiedzmy, że mamy bootblock. Ten bootblock, nie będziemy go czytać, nie ma sensu. Ten bootblock robi jakieś podstawowe środowisko i ładuje pierwszy plik wykonywalny do RAM-u. To on już ten bootblock, korzystając jeszcze z procedur systemu operacyjnego Amigi, ładuje gdzieś tam, tam się dzieją ciekawe rzeczy, tak czy siak. To, co wiemy na początku, nasze środowisko jakby startowe w demie, to jest to, że mamy całą pamięć chip dla siebie, całą pamięć fast dla siebie, prawda, mamy taką listę segmentów, tak, start, koniec, co to rodzaj za pamięci, taka lista takich rekordów. Mamy tam jakieś jeszcze podstawowe informacje, na którym procesorze jesteśmy uruchomieni, znaczy na jakim modelu procesora jesteśmy uruchomieni, jakieś inne podstawowe dane, ale zasadniczo wszystko mamy dla siebie. Plus oczywiście w tej pamięci jest gdzieś umieszczony ten nasz podstawowy plik wykonywalny, tak, który został załadowany. Te pliki wykonywalne mają to do siebie, jak już zdążyliśmy zauważyć, że one muszą być relokowalne. To znaczy się, że jak mamy ten format Amiga Hang, to jest z grubsza taki dość prościutki formacik w porównaniu na przykład do Elfa, którego widzieliśmy na ASK-u, tak? On ma jakiś tam nagłówek, potem ma sekcję, no i gdzieś ma koniec, prawda? Powiedzmy, że tutaj header. Ja to bardzo upraszczam, tak? Jakbyście zajrzeli w kod, to troszeczkę inaczej będzie, ale to nie jest istotne, tak? No więc każda sekcja to może być sekcja albo kodu, albo danych, albo BSS, tak? Ich może być wiele. Każdej z sekcji może być wiele. Każda sekcja może mieć omarkowane, czy ma być umieszczona w faście, czy w chipie, czy w tak zwanej pamięci publicznej. Publiczna to jest po prostu whatever. Jaką znajdziesz, taką mi daj, przy czym najpierw preferuj fast, potem preferuj chip, tak? Ponieważ chipu z założenia jest mniej, jest bardziej cenną pamięcią. No ale to nie jest wszystko. Czego tutaj jeszcze brakuje, żeby to się dało zrelokować? No, jakieś informacje. Rekordów relokacji. Rekordów relokacji, więc jeszcze gdzieś tutaj będą takie sekcje w tym pliku, które się będą nazywać tam relo data czy coś takiego, no po prostu będą takie sekcje, no i to takie coś trzeba sparsować, wgrać do pamięci, tak, wgrać do pamięci te wszystkie code data BSS, a potem jeszcze uzupełnić te rekordy relokacji w taki sposób, że no co, w kodzie możemy mieć relokację do czego? Do danych, tak, w sensie tutaj mamy jakiś symbol, i ten symbol się odnosi do data. No to taki rekord relokacji, to on z grubsza co mówi? Offset względem początku tej sekcji, tak, oraz mówi co, że to się odnosi do sekcji, sekcja docelowa i adres docelowy, tak. To znaczy się offset docelowy. Nie? Znaczy to nie jest za bardzo istotne, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że generalnie rzecz biorąc będziemy wgrywać nie pod stałe adresy,
tak jak się robi na przykład na ZX Spectrum, czy powiedzmy na Commodorku, prawda, czy być może nawet na Atari ST się wgrywa podstałe adresy, tak? Tego nie wiem, tak? Tak tutaj będziemy musieli zakładać to, że nie znamy z góry adresów, pod które będziemy wgrywać i to też jest jakiś. To od razu nam determinuje, że będziemy mieli jakąś dynamiczną alokację pamięci. Możemy mieć będziemy je potrzebować. Jakąś gwarancję co do wyrównania tego adresu? To jest też problem nie. To jest też problem nie. Żeby mieć gwarancję co do wyrównania adresu, trzeba by było ten format rozszerzyć niejawnie. Tak, to znaczy się sam ten format nie... On, znaczy dałoby się gdzieś tam jakieś bity wydłubać, prawda? I stwierdzić, to ma być wyrównane i tak dalej, do jakiegoś tam adresu. Przy czym z naszego punktu widzenia wyrównywanie, tak z punktu widzenia kodera, to ma sens zasadniczo albo do 256 bajtów, albo do 65536, tak? Do tych dwóch granic, tak? No bo to jakoś koincyduje z tym, co może być ciekawe, tak? No o to mi właśnie chodziło. Tak, nie, to nie możemy, prawda? Znaczy na chwilę obecną takie rzeczy można by było zagwarantować jedynie dynamiczną alokacją pamięci. Czyli nawet jeżeli trzymamy sekcję BSS, to nie mamy żadnej gwarancji co do tego, jak ona zostanie wyrównana. Więc jeżeli potrzebujemy coś wyrównać, no to niestety mamy problem, tak? Znaczy to jest problem, który mnie pali. I dobrze by było właśnie gdzieś w sekcji data mieć omarkowane, że weź ją tam spróbuj wyrównać do jakiejś granicy, bo mi wtedy jest lepiej, prawda? Ale to może się okazać, że to jest zbyt ciężkie i trzeba będzie coś kombinować. No dobra, posłuchajcie, to okej, okay, czyli oprócz tego, że mamy jakieś takie ograniczenia, to mamy również jakieś taką nieprzyjemność związaną z tym, że nie wiem, znaczy trochę wiemy, jaki jest układ pamięci, ale bo wiemy, że chip jest z początku, ale zasadniczo nie możemy zakładać, pod jakie adresy będziemy wgrywać, tak? Pytanie co do relokacji. Rozumiem, że możemy tylko tam wpisywać praktycznie adresy jakby tych offsetów docelowych, w sensie nie ma tam żadnych arytmetycznych wyrażeń, czegoś takiego. Znaczy arytmetyka polega na tym, że bierzemy adres sekcji docelowej, offset względem niej, dodajemy te dwie rzeczy do siebie i wkładamy w tą dziurę, która powstała tutaj. Tak, o to mi po prostu chodzi, że nie możemy wziąć tego adresu plus coś na przykład, jeżeli chcemy mieć. Nie, z tego co pamiętam nie. Jak plus stało, to sobie do offsetu dodasz, tak? To... Tak. No tak. No, mamy, będziemy się tymi Amiga hankami posługiwać, prawda? Gdybyśmy się popatrzyli teraz w kod, gdzie mam kursor, to jest taki katalog loader. Ten loader z grubsza jest takim mikrosystemem operacyjnym, tak? To znaczy, to jest takie środowisko uruchomieniowe do wgrywania tych wszystkich efektów i przetwarzania, więc tutaj w kernelu można znaleźć, jak ten Amiga Hank jest tam dokładnie przetwarzany. Widzicie, że to nie jest jakoś, ten format jest na tyle prosty, że ta główna procedura władująca Hanki, ona jest, to tam jest naprawdę paręset bajtów zajmuje po kompilacji, więc to jest proste i w miarę przyjemne. No dobra. A jeszcze szybkie pytanie mam do tej mapy pamięci. Mhm. Czy jest gdzieś tam wektor przerwań, czy... Tak, wektor przerwań z reguły w przypadku procesora 68000 on jest tutaj i zajmuje 1024 bajty. Jeżeli mamy procesor 68010 lub wyżej, to mamy specjalny rejestr uprzywilejowany procesora, który się nazywa Vector Base Register i możemy sobie to coś przenieść gdzieś indziej. Tak? Możemy sobie to przenieść na przykład do pamięci fast. Tak? Ale ja tego nie robię, bo zakładam, że to demo będzie zasadniczo obiegać nasze 68000, prawda? Więc można by było, ale dobra. Jakbyśmy chcieli teoretycznie sobie coś przerzucić między fastem a chipem, to tylko Motorola się da. Tak, no nie ma żadnego DMA, który potrafi przerzucać między fastem a chipem, okay. Prawda? DMA działa tylko i wyłącznie w obrębie chipu. A ja się zapytam, czy to są osobne szyny? To znaczy, że jakby Copper, Blitter mogą sobie wpisać do chip
a Motorola do fast równocześnie i tam nie ma żadnych konfliktów. To zależy. To zależy, to znaczy, bo tutaj widzisz, napisałem slow, prawda? Więc slow to jest taka pamięć, taka głupio zrobiona, troszeczkę została architektura 500, że owszem, masz taką pamięć, do której ma dostęp tylko CPU, ale niestety to jest podłączone jakby do tej samej części Amigi, do której jest, znaczy do tej samej szyny, na której jest chip, tak? Natomiast normalnie możesz mieć tak, jak masz prawdziwy fast, to możesz Motorola jechać po faście, mieć pełną przepustowość do fastu przy pomocy Motorola, a z drugiej strony możesz mieć chip i wtedy ten bliter, on tam ma pełną tą przepustowość, na tym chipie może operować. Jak mamy prawdziwy fast, w sensie, że nie na 500, tylko jakiś później? Znaczy na 500, w sensie jak masz 500, to jest rozszerzenie pod klapką, tak, więc tam się odwraca i tam pod klapką jest takie rozszerzenie, to jest slow, natomiast masz jeszcze takie rozszerzenie wtykane w bok. Jest druga szyna, która, czy to jest bezpośrednio Motorola, po prostu jej sygnał jest wypuszczona na złącze krawędziowe i jak tam coś podłączy, to jest fast. Okay. Tak, znaczy to tak, a później inne Amigi to tam jakoś inaczej mają. No dobra, to teraz co, jak już troszeczkę rozumiemy, w co będziemy musieli te nasze efekty powciskać, które mają, zajmują strasznie dużo miejsca, to teraz się przyjrzymy samym efektom, tak? To znaczy się tutaj zobaczyliśmy ten dół, prawda? Gdzieś tam, ojejku, prawda? Tam jest strasznie. No a teraz te nasze bardziej przyjemne, to co my robimy, to a przynajmniej do tej pory robiliśmy, tak? Te nasze efekty. Nasze efekty, moi drodzy, to one tak wyglądają dosyć prosto. Wy już widzieliście, no nie? Tam co? Taki efekt to był zbiór pewnych funkcji, no nie? Pamiętamy, co to były za funkcje? Może ktoś sobie przypomina? Init, kill, render. No nie? Init, loader. No dobra, to tutaj zapiszemy. Init, kill, render. I coś tam jeszcze było. Unload. Load i unload, prawda? Load, unload. Unload. No dobra, to jest pierwsza obserwacja, że tak jest. Co my tam jeszcze mieliśmy? Dobra, to zobaczmy to szybko. Include. Ojej, ale tu się ich rozmnożyło. To nie tutaj jest przechowywane. To jest akurat przechowywane w loaderze. Tutaj jest jakieś nudy na początku. Tu są ciekawe rzeczy. Jest jakiś. Czyli mamy te funkcje, efekt to jest z grubsza te funkcje, ale mamy jeszcze jakieś takie globalne rzeczy, które się nazywają frame count. Frame count, last frame count. Chociaż ten last frame count się tak nie za bardzo przydaje, tak? Exit loop też się nam za bardzo nie przydaje. Mamy sam efekt, tak? On ma jakiś stan, nazwę i tak jak widzicie tutaj ma trochę tych funkcji. Teraz po co nam te funkcje? Okazuje się, że tak życie efektu można podzielić na parę faz. Tak? I no wiadomo, że jakbyśmy sobie narysowali oś czasu, tak, to powiedzmy, że to jest oś czasu, to tą najważniejszą funkcją, którą ma pełnić efekt, to jest to, kiedy najważniejszą to czerwony powinien być, prawda? To najważniejszą to jest to, kiedy on faktycznie coś renderuje na ekran, kiedy widać jego działanie, prawda? Więc musimy mieć gdzieś zapisany start efektu, tak? Powiedzmy, że w ogóle mamy start dema gdzieś, tak? Znaczy gdzieś musimy mieć jakiś, prawda, referencyjny czas, do którego się odnosimy w demie, prawda? No bo to demo zasadniczo to co? To jest tak, że to jest efekt 1, efekt 2, efekt 3, prawda, prawda, efekt enty, prawda, koniec, prawda, i tutaj mamy początek czasu, tutaj mamy koniec czasu w demie, tak? No czym czas się liczy? Klatkami. No nie klatkami. Bo gdybyś liczył klatkami wyrenderowanymi, to miałbyś wolniejszą i szybszą maszynę. I na jednej by demo szybciej poszło, na drugiej wolniej, prawda? Więc nie chcesz liczyć klatkami animacji, bo nie wiesz, jak to będzie szybsze. Więc tak naprawdę chcesz mierzyć to
No, frame tutaj jest być może troszeczkę niefortunnie nazwany, ale rastrami chcesz mierzyć, prawda? Czyli tak naprawdę frame count to on się zwiększa 50 razy na sekundę, prawda? No 50, no to jest oczywiste, prawda? Więc za każdym razem jak wchodzisz do efektu, do tej fazy render, tak? No bo tutaj masz co? No bo tutaj masz co? Tutaj masz tą pętlę, jesteś w tej pętli, tak? To znaczy od startu do końca efektu, tak? Wykonujesz, czy wykonywana jest ta funkcja render z tego wszystkiego. No i ta funkcja render, jakbyśmy się jej przyjrzeli, to co ona ciekawego pewnie będzie robić, tak? No ona pewnie będzie robić tak w czasie, tak? To ona sobie na początku zaczyta frame counta, żeby się jej w międzyczasie nie zmieniał ten frame count, bo prawda, jeżeli ona trwa dłużej niż jedną klatkę, no to w międzyczasie może się ten frame count zwiększyć, bo on jest pod przerwaniem. Pod przerwaniem V-blanka jest zwiększany, tak? Chyba trzeba widok zmienić. Dobra, jasne. Dzięki. Tak. To co? To 50 razy na sekundę, no i co? I teraz tu coś robimy w tym efekcie. No i mamy co? Możemy co robić? Możemy liczyć procesorem, albo możemy liczyć blitterem. Prawda? No to co? To jak liczymy procesorem, to powiedzmy niebiesko, a później możemy coś liczyć. Później możemy coś liczyć jednocześnie blitterem i procesorem, tak? Albo możemy mieć tak, że liczymy coś blitterem i dopiero jak się skończy liczyć blitterem, to wznawiamy procesor, tak? No tam może być jakby ten w obrębie tego czasu, gdybyśmy się tutaj przyjrzeli, może być dowolny miks, prawda? Tego wszystkiego. Ale to, co jest ważne, to, że tutaj, byśmy się przyjrzeli temu końcowi, to, bo, okej, okay, no bo to jest tak, że ten render, on trwa jedną ramkę, dwie ramki, trzy ramki, zawsze, tak, czyli całkowitą liczbę ramek trwa. I tutaj na koniec zostają jakieś nieużytki, tak, czyli w obrębie tego, tej pętli render, gdybyśmy sobie ją rozpisali na osi czasu, to powstają nieużytki. Procesor się nudzi, nie ma nic do robienia, po prostu się pętli, czy robi coś mało ciekawego, bezużytecznego, tak? I to jest kluczowa obserwacja, że procesor się nudzi. Czemu? Bo możemy coś innego robić. Bo możemy coś innego robić. Co możemy robić innego? Ładować następny efekt. Możemy ładować następny efekt. Ten efekt, który będzie tutaj, tak? Więc co możemy, czego możemy się spodziewać? No okej, okay, czyli mamy jakby wyjaśnienie. Okej, wiemy, co to jest render, tak? Wiemy chyba już, co powinien robić load. Load powinien się zajmować ładowaniem. No ale jak on może się zajmować ładowaniem, jak my jeszcze tego efektu nie wgraliśmy do pamięci potencjalnie? No chyba, że cały kod trzymamy w pamięci, ale cały kod trzymać w pamięci razem ze wszystkimi danymi, to widać, że to się nie uda. Tak? Powiedzmy, że na tej dyskietce, no ile możemy uzyskać z kompresji? 50%? Powiedzmy, że dwa razy więcej wytkniemy na dyskietkę, niż wynosi jej pojemność. To jest takie optymistyczne, bym powiedział, tak? Raczej bym się spodziewał jakieś 30-40% więcej, tak? Znaczy, może inaczej. Spodziewałbym się, że jakieś 50% więcej będzie, tak? Czy jakieś 1-2 megabajta może nam się uda wcisnąć na tą dyskietkę, tak? No dobra, to co? To widać, że ten load, to on będzie robił jeszcze coś innego. Bo my jeszcze tego efektu nie mamy w pamięci. Będzie czytał z dyskietki. No, ale kto? To będzie, no nie następny efekt. Bo to musielibyśmy wykonać z następnego efektu, a tego następnego efektu jeszcze nie ma załadowanego do pamięci. No dobra, no to żeby rozwikłać tą zagadkę, to tak naprawdę trzeba powiedzieć sobie jedno, że na początku to, co wgramy do pamięci, to będzie jakaś forma mikrosystemu operacyjnego, który będzie sterował wykonaniem całego dema.
Czy będziemy mieli takiego nadzorcę, taki Uber sterownik, który będzie zajmował się tym, żeby ładować w określonych momentach efekt i zapuszczać tego jego procedury load i jakby nadzorować wykonanie tego przejścia. No bo wykonanie tego przejścia, to tak, żeby to uszeregować troszeczkę ładniej, prawda, to powiedzmy sobie, że to wygląda tak. Najpierw efekt jest ładowany, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, co to znaczy ładować. Tak, bo to jest troszeczkę też historyczne, bo kiedyś było troszeczkę inaczej zrobione w tym moim frameworku. Później jest init, później jest render i on jest wiele razy wołany, tak? Później jest kill i później jest unload. Tak, można się spierać, czy kill i unload powinny być osobno, czy nie. To na razie nie jest ważne. Idea jest taka, że mamy gdzieś na boczku zapisaną następującą informację. Mamy taką tabelę, która mówi tak. Kiedy zacząć ładować efekt do pamięci? Tak, czy musimy mieć jakoś uszeregowane efekty, tak? Czy powiedzmy, że każdy efekt musi się kiedyś zaczynać, musi się kiedyś kończyć, tak? To znaczy się musi kiedyś rezydować w pamięci, tak? Więc mamy begin, end oraz powiedzmy nazwę efektu, no bo on tam jakoś będzie w systemie plików, prawda? Więc to plik, tak? I to są frame county. Frame county, czyli mamy jakiegoś takiego nadzorcę i co? I my potrzebujemy, żeby efekty jakoś tam, prawda, były przez tego naszego nadzorcę po pierwsze ładowane i usuwane pamięci, z drugiej strony, żeby jak już zostanie załadowany efekt do pamięci, to żeby przeszedł tą sekwencję, tak? Czyli mamy taką sytuację, że w tych dziurach faktycznie, jeżeli tutaj dojdziemy do określonego punktu, powiedzmy do punktu A, tak, to i ten punkt A zaczyna się gdzieś tutaj, powiedzmy, tak, no to w tych czarnych dziurach powinien się znaleźć kod, który zacznie ładować następny efekt do pamięci. Jak go załaduje, to wtedy dopiero przechodzimy do wykonania tej sekwencji. Co tutaj się może dziać? Najpierw, zanim popatrzymy na loada i unloada, to przejdźmy sobie tą podstawową ścieżkę, bo tą powinien mieć każdy efekt, a te są opcjonalne. Co to może być init? Jak myślicie? Ile może trwać init? O. To jest w komentarzu napisane. Aha. Init? No właśnie, tutaj to też nie jest do końca, to też trzeba by było troszeczkę zmodyfikować ten komentarz. Te copperlisty to chyba renderowaliśmy, znaczy tworzyliśmy na renderze, no? Znaczy można, i tak. Można i tu, i tu, to zależy, czy masz statyczne copperlisty, czy masz dynamiczne, prawda? Ale najważniejsze jest to, że init to jest to miejsce, w którym my chcemy skonfigurować cały display do działania. Tak więc to jest potencjalnie bardzo krótka. Tak, i tutaj jest gdzieś kill i jest następny init. To są bardzo krótkie akcje. Tak, to są te, że po prostu nie wiem, zmieniamy rozdzielczość, zmieniamy, prawda, więc to musi się właściwie z klatki na klatkę bardzo szybko wydarzyć. Znaczy to oczywiście się komplikuje, gdybyśmy chcieli płynnie przechodzić między efektami. I to też nie mam jeszcze tego dobrze opracowanego, tak, że nie mamy żadnej przerwy, że jest idealny łącznik, tak. To wtedy być może pewne. Znaczy nie, dałoby się zrobić killa, tylko trzeba troszeczkę, no właśnie coś zrobić będzie ciekawego z unloadem. Dobra, to żeby nie komplikować. Czyli tak, w inicie będziemy robić setup
nie wiem, będziemy włączać, jeżeli nasz efekt korzysta z bitera, będziemy włączać biter, jeżeli korzysta ze sprite'ów, wygramy jakąś domyślną konfigurację sprite'ów, podczepimy koperlistę i tak dalej. Natomiast, ponieważ to ma się dziać ekstremalnie szybko, chcemy przejść między dwoma efektami, żeby była ciągłość, to my musimy jeszcze czasami co zrobić? Musimy wygenerować jakąś dłuższą koperlistę, musimy wygenerować prekalki, musimy wygenerować, rozwinąć pętlę i wetknąć tam dane, prawda? Czyli szereg rzeczy. Teraz jak się popatrzycie na kod, to jest pomiksowane, natomiast gdybyśmy to chcieli zrobić w demie, to trzeba by było sobie uczciwie powiedzieć, że część rzeczy z init'a będzie trzeba wynieść do loada, tak? Bo ten load do tego efektu naszego czerwonego, który się zaczyna start, on musi się skończyć, tutaj. On musi się gdzieś skończyć przed, prawda? Czyli musimy w tym loadzie musimy sobie zalokować pamięć potencjalnie na zrobienie jakichś rzeczy, wygenerować tabelki, potencjalnie doładować rzeczy dynamicznie z dysku. Jeżeli to jest potrzebne, tak? No ten load, no i jego zadaniem jest głównie no zrobić, czy na przykład zdekompresować dane. To też może się dziać w loadzie, prawda? Być może będzie tak, że będzie trzeba na przykład przerzucić dane z fastu do chipu, bo się już zrobiło wystarczająco miejsca dużo w chipie. To też gdzieś tutaj, prawda? Czyli te rzeczy, które można wetknąć w czarne dziury, to jest ten load. Tak? Czyli są dwie rzeczy, tak? To znaczy się ten load, on się niefortunnie nazywa, tak? No bo mamy init, który jest takim wejściem do rendera, ale tak naprawdę tutaj powinno się, nie wiem, nazywać to generate, czy no jakoś ten stan, prawda? Load się powinien nazywać init, a init się powinien nazywać start. Prawda? O, init, to się powinno nazywać start, prawda? To się powinno nazywać end. No, kill co robi? Kill, czyli ten nasz end, on wyłącza te blittery, wszystko, prawda, dekonfiguruje, czy doprowadza do nominalnej konfiguracji, tak, żeby na przykład, jeżeli następny efekt nie korzysta z sprite'ów, to żeby sprite'ami nie dostał na twarz, prawda, skonfigurowanymi z poprzedniego efektu, tak, czyli robi, no, doprowadza do nominalnego stanu i potem mamy unloada, który powinien się nazywać kill, tak, i to jest robione, znowuż mówię, to jest robione wszystko w obrębie pliku wykonywalnego efektu, natomiast jeszcze przed tym mamy co? Mamy faktycznego loada. Tak, mamy faktycznego loada i mamy faktycznego unloada. Całe szczęście to się da jakoś pozmieniać szybko, mechanicznie, a ja to rzeczywiście będę musiał tak jakimś sedem czy tam czymś przejechać te źródła i to pozmieniać, tak? No i ten load dzieje się w tym naszym mikrosystemie operacyjnym, tak? Ten load i ten unload, to one się tam dzieją, tak? OK. Czegoś tutaj jeszcze. Macie jakieś pytania? No to ja mam takie kluczowe, powiedzmy, jak są te dziury, w których procesor się nudzi i my chcemy je wykorzystać, to jak to się w praktyce implementuje? To jest bardzo dobre pytanie. I do tego właśnie dążymy, żeby opowiedzieć, co tutaj się będzie działo. No dobra, posłuchajcie, to jest tak, że kiedy tak naprawdę ten nadzorca nasz musi działać? Tak, ten nadzorca, to on będzie działać wtedy, kiedy a, nie będzie żadnego aktywnego efektu załadowanego do pamięci, czyli mamy start produkcji i on wtedy działa, ten nadzorca, bo on musi załadować pierwszy efekt, następnie ustawić ten globalny czas, frame count musi ustawić na zero. Jak ustawi na zero,
To odpala init'a, odpala render i odpala w pętli rendera tak długo, aż ten render będzie jakaś inna tabela, która będzie opisywać timeline efektów, tak? Od którego punktu do którego punktu efektu, punktu w czasie odpalamy funkcję render tego efektu. Tak? Ja jeszcze mam pytanie Aha. takie, bo pan narysował, że właśnie te dziury mogą być w połowie wykonywania rendera. No tak, tak. No tak, 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 tak. No bo jeżeli mamy teraz jakiś efekt, który intensywnie korzysta z blittera, to być może będzie się opłacało w tym momencie, jak blitter liczy, będzie się opłacało przełączyć program na coś innego, prawda? Żeby coś ciekawego tam, procesor, żeby połączył. To jest kluczowe słowo, przełączyć. Czyli widać, że ten nadzorca to on nie do końca będzie taki prosty. To znaczy się, widać już, że ja coś tutaj mówiłem, że prawda, że co, że efekt jest najważniejszy, a jak efekt nie ma co do roboty, to działa nadzorca. Tak, więc zaczyna się sytuacja chyba klarować. Czego my potrzebujemy de facto? Kontekst switcha. Kontekst switcha potrzebujemy. Potrzebujemy wątków. A potrzebujemy wątków i to takich wątków z priorytetami. Tam nie będzie ich dużo. Może 3 nam urosną, prawda? Może maksymalnie 4, prawda? Ale to wszystko. I będziemy mieli jakieś priorytety, bo co? Bo w tym punkcie czasu, jeśli pójdziemy spać, tak? Czyli mówimy, jak przyjdzie przerwanie blittera, to proszę mnie obudź. Prawda? No to jak w tym punkcie pójdziemy spać, no to wtedy co? No procesor coś musi robić, prawda? On ma dwa wybory. Albo może coś robić, czyli przełączyć się na jakiś inny kontekst, albo może wykonać jakąś taką instrukcję, której... Instrukcja się nazywa stop i jest tylko w trybie uprzywilejowanym dostępna. I ta instrukcja zamraża CPU do momentu przyjścia przerwania jakiegoś, tak? A wyłączyć przerwania i zrobić stop? Można, tak, można. Znaczy, można tak zrobić na amen. Więc to musi być jakoś skoordynowane, ale powiedzmy, że to ten specjalny mikrosystem operacyjny będzie to koordynował. Tak? My po prostu będziemy mieli wątki. Tak? Więc widać teraz, że tak naprawdę potrzebujemy co najmniej dwóch wątków. Tak? Jeden, ten, który będzie działał w tle i który będzie odpowiadał za sprowadzanie, powiedzmy, za sprowadzanie danych oraz co? No właśnie, zauważcie jedną rzecz, że tak naprawdę to tutaj powinienem narysować o tak. No? Że owszem, to jest, to należy do efektu, ale to jest wykonywane, ojejku, tu się wszystkie kolory pokrzaniły. Pokrzaniły mi się wszystkie kolory. Dobra, żeby je odkrzanić te kolory, żeby one były jakoś zgodne z tym, to powiedzmy, że co, że niebieski to będzie to, a czarny to będzie to. Tak? To się będzie działo w tych czarnych chwilach. Czarne chwile. W czarne chwile. Prawda? Więc musimy mieć jakiś taki podsystem. Więc co? Zasadniczo idea by polegała na tym, że startujemy ten nasz pierworodny wątek w demie. Co on by musiał zrobić? Tak na początku samym. Co my mamy w demie, co się ciągnie przez cały demo? Jakiś taki zasób. Muzyka, prawda? Okej, to też nie jest takie oczywiste, bo czasami demo składają się z dwóch modułów muzycznych, prawda? Co więcej, jak sobie czytaliście opis do TLB Eona, to oni tam mówią o jeszcze innym myku, ale to znowuż, jak mamy wątki, to można kombinować. Oni tam mówią o tym, że dynamicznie doładowują, odładowują sample do protrackerowe, tak? Więc znowuż mają jakiś inny
inną tabelę, która mówi od tego momentu do tego momentu załaduj mi moduł do takiego slotu, znaczy załaduj mi sample do takiego slotu w module, w określonym momencie odładuj mi ten slot w module i zrób coś tam, prawda? Więc moglibyśmy mieć taką tabelę, która też tym reguluje, ale w związku z tym no, mamy też jakieś... Same te paterny zostają takie same. Tak, paterny zostają takie same, dlatego że paterny one stanowią, prawda, tam parę procent objętości modułu, prawda? Tak jak my żeśmy patrzyli na przykład w Sushi Boys, to z 20 kilo zajmuje pattern. I patterny mają jeszcze to fajnego do siebie, że one są przechowywane w pamięci fast. Prawda? Bo to nie jest coś, że to tylko procesor to czyta, prawda? Natomiast sample już muszą być w chipie. Tak? No bo zauważcie, że to cała ta zabawa, żeby załadować ten efekt, odładować i tak dalej, no to właśnie to, co my tutaj próbujemy zrobić, to pominąć to nasze ograniczenie rozmiaru tej pamięci, ile my jej de facto potrzebujemy, czyli efekt może całkiem dużo zużywać pamięci, no ale to jest tylko temporalnie, tak? Tylko temporalnie w jakimś tam fragmencie czasu. Znowu z drugiej strony, jak już ten efekt wyrenderujemy, no to co my z niego potrzebujemy po tym, jak go wyrenderujemy? My nic nie potrzebujemy. To już jest zupełnie bezużyteczne do samego końca produkcji, prawda? Tylko nam będzie zalegać w pamięci, więc to jest zupełnie bez sensu, żeby go tutaj mieć. Są jeszcze pewne problemy. Okej, czyli chwileczkę, powiedzieliśmy sobie tak, że jest taka jedna rzecz, taka jedna funkcja, którą pełni, będzie również pełnił ten nasz zarządca, tak? Że oprócz tego, że będzie ładował te efekty, odładowywał i je tam uruchamiał, czyli tą niebieską część robił, prawda? To jeszcze będzie, znaczy inaczej, będzie odbezpieczał wątek, który będzie w stanie robić to. Tak? Będzie mówił mu, dobra, już możesz się wystartować, zrób. To powiedzieliśmy, że co, że czyli on będzie ładował, odładowywał efekty i będzie zarządzał muzyką. Tak? Ten główny, natomiast drugi wątek, ten o wyższym priorytecie, ten powiedzmy czerwony, tutaj chociaż niebieskim go namarysowaliśmy, no to on będzie robił to. Czy jest tutaj jeszcze jakiś problem? Właśnie chciałem, nie wiem czy do tego coś odnosić, ale pytanie jakby o architekturę. Rozumiem, że to jest kompletnie kooperacyjne, czy się nie wywłaszczamy nigdy? No, to zależy. Myślę, że tu jest jakaś... Nie, jest wywłaszczanie. Myślałem po prostu... Jest wywłaszczanie, dlatego zauważ, jest wywłaszczanie, że jak ten czarny o niskim priorytecie dojedzie tutaj, to my musimy wybudzić czerwonego. Znaczy musimy wybudzić tego niebieskiego, żeby nam kontynuował rendering następnej klatki. Bo my nie, jeżeli tutaj w tym na przykład jest dekompresja, która trwa, prawda, ładnych parę sekund, no to gdybyśmy zrobili to kooperacyjnie, to... Może inaczej. W sensie wywłaszczamy te tle, te mniej ważne, tak. Ale nie wywłaszczamy nigdy renderingu, w sensie tego ważnego. No, tak. Okay. Tak. Tak, tak. A przynajmniej ja na razie nie zauważyłem potrzeby, okay. Żeby to robić. Czyli tak. Innymi słowy, zawsze musimy jakiegoś weighta mieć w renderze. Tak, to znaczy się powstaje tylko pytanie, czy zrobić go jawnie, czy niejawnie, tak? W sensie, żebyśmy też mogli kontrolować to, że na przykład, żeby powiedzieć tutaj, w tym punkcie, że ten czarny jest tak krótki, że zanim się przełączysz z kontekstem i tam coś zrobisz, to już właściwie ten czarny już ci ucieknie. Prawda? Więc to też wydaje się, że będzie trzeba to jakoś kontrolować i patrzeć, ile nam tam de facto czasu śpimy. Jeżeli śpimy, no to zrobić takiego ładnego waita, żeby nam przełączył kontekst, a jak nie, to zrobić po prostu busy waiting i poczekać sobie w taką pętelką, poczekać sobie na tego blittera i olać to, tak? Więc wydaje się, że to tak trzeba zrobić. No dobra, posłuchajcie. To wydaje mi się, że z takich koncepcyjnie chyba już wszystko ująłem. Ale poczekajcie, jeszcze sobie spojrzę tutaj w moje notatki. Okej, to znaczy się tutaj
Aha, jest jeszcze jedna rzecz, chyba ważna. Otóż czasami jakiś artwork ciągnie się między efektami. Wykorzystujemy ten artwork przez wiele efektów. No to tutaj znowuż to się kłóci trochę z tą architekturą, no bo co, my powiedzieliśmy, że tutaj wchodzi load, jak tylko wyjdziemy, robimy unloada, wszystko wyrzucamy, da? Więc wydaje się, że jest też potrzebny jakiś taki globalny storage. Na zasadzie, że my w loadzie możemy wywołać procedurę, podłącz nam do slotu piątego, podłącz nam jakiś artwork, tak? I wtedy inny efekt gdzieś dalej w historii po prostu w swojej procedurze unload powie zwolnij ten slot, tak? Czyli musimy mieć jakiś taki globalny, możliwość takiego globalnego przenoszenia tych zasobów z artworkiem, tak, na przestrzeni dema. W szczególności, jeżeli jest no, nie wiem, trudne do policzenia albo, no bo moglibyśmy go powtórnie załadować, tak, ale czy to ma sens? No to są jakieś takie drobne rzeczy, takie detale bym powiedział, tak. A... No jak dobra. Jak się nie wyrobi przed tym, to rozumiem, że jest źle i... Trzeba poprawiać. A skąd się dowiadujemy o tym, że jest źle? Jak sobie na zaprogramujesz, tak się wyśpisz. No tak, no co mam ci powiedzieć? No. To nie jest system, w którym masz te twarde gwarancje. No nie. Że z automatu wszystko będzie działać. Więc widać już od razu, że jak mamy efekt, to jakiś wysiłek będzie przeznaczony na to, żeby poprawnie podzielić funkcję, prawda, co wcisnąć w loada. Będzie trzeba się zastanowić, czy pewne rzeczy doładowywać z dysku, czy wgrywać do pamięci razem z efektem, tak? No bo mamy jednak efekt, to jest cała binarka, tak? Tam ma sekcję data dla fastu, data dla chipu, BSS, prawda? Więc wszystko można tam już wepchnąć. Prawda? I w trakcie ładowania tam, prawda, to wszystko się załaduje tak jak trzeba. No niemniej jednak, no właśnie, może się okazać, że, no dobra, to. Dobra, czy ja coś jeszcze mi się przypomina, posłuchajcie. Nie, wydaje mi się, że to jest... To nie ma problemu, jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład jeden kod, który możemy odpalać dla różnych danych. W sensie to pędzle init render kill odpalić, ale później załadować jakieś inne dane i znowu odpalić ten sam efekt. No wiesz, to znowuż to jest kwestia tej tabeli. Prawda? No bo ta tabela ci reguluje, kiedy załadować efekt do pamięci, kiedy go odładować. Tak? Czyli kiedy wykonać procedurę to load, prawda? Tą zewnętrzną load i kiedy usunąć efekt z pamięci, więc efekt możesz dłużej trzymać w pamięci. Natomiast rzeczywiście problem jest taki, a co gdybyś chciał. No, prawda, tą część wykonywać wiele razy. Prawda? Że tą część wpychasz tu i tu. No znowuż wiesz, to są takie rzeczy, które tak naprawdę wyłażą dopiero w punkcie składania dema. Tak? No i to składanie dema, ono jest trochę niewdzięczną robotą, na takiej zasadzie, że my no, dysponujemy jakimś systemem, ale widać, że my z góry nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy powiedzieć. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego, czy tych czarnych dziur w poprzednim efekcie wystarczy na załadowanie i zrobienie wszystkiego, prawda? No możemy jakoś oszacować, ale teraz tak, przyjdzie nam grafik i powie, kurde, wiesz co, w tym efekcie poprzednim, to ja bym tam jeszcze coś i tam, wiesz, bo to fajniejsze będzie, prawda? No i wtedy ci się te ramy zmieniają i ty wtedy, prawda, lądujesz w takiej sytuacji, że albo musisz wcześniej załadować zacząć ładować te efekty, więc musisz te wszystkie rzeczy poprzesuwać do tyłu. Jak to zrobisz, to może ci się nagle okazać, że masz za mało pamięci, więc to jest troszeczkę taką, nie ma na to dobrej techniki, to trzeba po prostu startować i, prawda,
przeżegnać się i stwierdzi, niech się dzieje wola nieba, prawda? A jak nie, to później będzie ubijanie, prawda, kolanem i patrzenie, czy to działa, prawda? Więc mogą różne rzeczy. Możesz się nie wstrzelić w limity czasowe z ładowaniem rzeczy. Możesz się nie wstrzelić w limity pamięciowe, prawda? No i jeszcze najgorsze rzeczy są to są takie rzeczy, że rzeczywiście efekt w samotności działał, a w jakimś kontekście okazuje się, że on jednak jeździ po pamięci nie swojej, prawda? I zaczyna ci tam coś rozwalać, tak? I też są jakieś takie rzeczy nieprzyjemne, aczkolwiek z tego, co rozumiem, da się zintegrować jakąś formę ochrony pamięci z symulatorem, tak? To znaczy się można jakimiś hyperkolami do symulatora. To trzeba by było napisać rozszerzenie do symulatora, ale to jest robialne, tak? Żeby on nie pozwalał jakichś tam określonych fragmentów pamięci macać. No dobra, to chyba na tyle. To ja jeszcze mam pytanie. Tak, bo to rozumiem, że to opowiadasz o... To, co pokazałeś, to jest jakiś framework, który masz, który pewnie kiedyś zrobiłeś i używasz. Zastanawia mnie to, dlaczego podjąłeś taką decyzję, że ten efekt ma już całkiem dużo struktury tutaj w tym frameworku, tak? Znaczy mamy ten jest dość długi cykl życia, parę rzeczy, które się tam dzieją. I czemu tej złożoności algorytmu nie przenieść do złożoności danych i żeby ta tabelka nie opisywała tylko w tej klatce zawołaj, zrób to już i więcej i nie wnikaj, tak? I tą strukturę tego efektu, że jest load, init, to render, to przenieść właśnie to gdzie indziej i po prostu dobrą tabelkę zrobić. I zewnętrznym narzędziem sobie tą tabelkę generować. Wtedy framework wydaje się, że mógłby być bardziej elastyczny. Tak, znaczy tabelka by opisała w tej klatce wystartuj taki wątek. I tyle, o takim priorytecie. A wiesz, to trochę jest przeniesione do danych. To znaczy się, istnieje tabelka, w której istotnie jest napisane wywołaj procedurę init w tej klatce, czy wywołuj render od tej klatki do tej klatki. Więc taki timeline dema, on jest gdzieś zakodowany. On jest, ale sam efekt ma już wyraźnie tą strukturę, tak. Już taką sztywną. Czy ty mówisz, że... render, kill, unload. Że mówisz, że co, że ty z chęcią byś przeniósł to i powiedział, że po prostu tabelka ma powiedziane, w którym wątku wywołaj którą funkcję, prawda? I ty się już teraz nie przejmujesz tym. Wiesz co, to jest... jakby wydaje mi się, że ta struktura godzi dwa cele. Po pierwsze, że ty sobie nad efektem eksperymentujesz lokalnie i nie nadajesz mu żadnych ram czasowych. On się po prostu startuje i działa i ty robisz sobie na nim eksperymenty, prawda? A z drugiej strony, że to dzięki temu możesz to wkomponować w demo dosyć szybko. Tak, ale być może masz rację, być może... Znaczy wiesz, które mógłbyś, mówić, odtworzyć zewnętrznym narzędziem, które generuje ci tą tabelkę. No, to prawda. Wiesz, to jest kwestia tego, co się sprawdza w warunkach stresowych. Tak? No bo sam rozumiesz, prawda? Już tam, prawda, to szybciej, prawda? I tam tu zmienię, tam zmienię, prawda? Działa, dobra, uff. Prawda? Uf jest po wszystkim, tak? Więc owszem, no masz rację, to ludzie znaczy ta część jakby jest najbardziej jakby ta część całego wykładu czy tych warsztatów jest najbardziej związana z tym, co zrobiłem, prawda? Ludzie robią to na różne sposoby. Tak? Gdzieś mniej więcej pojawia się zarys tego, że mamy jakiś timeline ogólny dema, czyli start efektu, koniec efektu.
mamy tą ideę tego, że ten efekt trzeba załadować z dyskietki, być może policzyć pewne rzeczy i dopiero go potem wystartować. Powstają te pytania, prawda, a gdzie znaleźć to miejsce, żeby te procesorem to załadować i tak dalej, prawda. Jak to wpływa, no bo zauważ, że jednak tam startujemy DMA, ono niby nie dociąża za bardzo szynę, ale jednak, prawda, może ci się na przykład okazać, że jak ładujesz, to liczyłeś na to, że masz tam gdzieś, wiesz, że koperem się gdzieś wetkniesz, prawda, a tu zabrakło. Prawda, bo akurat DMA dyskietki zapuściłeś i ci dwa sloty zeżarło, prawda, i twój efekt się rozsypuje. Na tego typu rzeczy. A więc taka ogólna idea, wydaje mi się, że zaprezentowałem, no plus to, że tutaj jest jakaś konkretna być może struktura, czy może mniej lub bardziej udana, tak. Ale jestem orędownikiem tego, żeby sterowanie trzymać w tabelach, żeby broń Boże nie trzymać go w kodzie, bo takie podejścia z reguły kończą się rozbiciem głowy. Tak, bo to ciężko pamiętać, tu gdzieś magiczną stałą wstawię, tu gdzieś magiczną stałą jakaś ifologia, prawda, na 2000 linii. Nie, wepnąć to w dane, sterowanie ładnie danymi całego DMA i to później można ogarnąć. Co więcej, sam Chrome ma jakieś takie narzędzie do profilowania i na pewno on jest w stanie akceptować ten Chrome, jakiś taki, nie wiem, JSON czy XML i on to potrafi wgrać i wyrenderować, więc prawda, można w łatwy sposób napisać narzędzie, które bierze takie dane w postaci tekstowej i po prostu reprezentuje to w Chromie, można sobie to zobaczyć, jak wygląda ten cały timeline, prawda, te poszczególne fazy, gdzie one się zaczynają, kończą, są różne narzędzia, które można oprzeć o tego Chroma. Tabela to też kod, tylko DSL. No nie, no tak, oczywiście, prawda, no to znaczy to jest kod, no jak sobie zobaczysz, to jest kod, no faktycznie, no tam jakieś makro, prawda, tutaj ten rekordy tworzy i już. Dobra, czy macie jakieś pytania do tego? No dobra, to rozumiem, że jak jest ten load supervisorowy, powiedzmy. Ten, tak? Tak, i ten load efektowy, tudzież init w nawiasie, no to one, jak są te czarne sloty czasowe, to najpierw się ten load supervisorowy tam wykonuje i później, jak już on tam zrobi, to później będzie puszczał w tych slotach tego loada z efektowego, tak? Tak. Okej. Okay. I na przykład, jak jest ten ostatni slot czasowy, to my sobie, powiedzmy, wywołujemy wait v blank Tak. To znaczy się, my tutaj, powiedzmy, mówimy wait bliter, tak? Aha. Bliter, tak? No i jak czekamy, to w końcu zostaniemy wybudzeni i od razu wskakuje nam ten niebieski. Tutaj robimy wait v blank i ten czarny zostanie wywłaszczony w momencie przyjścia v blanka. Tak. Okay. Bo on jest zawsze o niższym priorytecie. Ja się tutaj zastanawiałem, tutaj to można jeszcze bardziej komplikować, tam dorzucić coś do... A czy powstają... Jeszcze parę ciekawych tu problemów powstaje, tak? A co jeśli efekt sam z siebie wymaga doładowywania dynamicznego danych? Powiedzmy, że mamy coś w stylu efektu anim, prawda? Gdzie mamy jakąś strukturę danych, powiedzmy z tymi krawędziami i to dynamicznie chcemy doładowywać i dekompresować w locie, bo to w pewnym sensie to jest część efektu, tak? I mamy po prostu, prawda, 400 kilobajtów po dekompresji, załóżmy 1 megabajt i ciągniemy, prawda, i tak dalej. Teraz jak to zrobić? Tego jeszcze nie rozwiązywałem w ogóle, nie podchodziłem do tego problemu, jak to rozwiązać, tak? Jak to wepchnąć w tą infrastrukturę. Ale widać, że jakby głównym motywacją za tym wykładem było to, żeby wam powiedzieć, że tu mamy jakiś nietrywialny system, w którym trzeba te efekty ze sobą uszeregować i że jest masa różnych dziwnych wymagań
różnych celów czasami, które ze sobą są trochę sprzeczne, że to trzeba jakoś wszystko wysterować przy pomocy jakichś tabel, prawda? Że jest, że sama infrastruktura jest również nietrywialna. No bo gdy sobie pomyślimy o tym loadzie supervisorowym, ha, a jak zorganizować system plików? Czy kompresować binarki? Jak będziemy mieli skompresowany system plików, to też będzie się trzeba coś tam napracować, prawda? Jakim algorytmem to kompresować? Co robić, prawda? Czyli tutaj jest, mówię, te infrastruktury, tam ta inwestycja w tą infrastrukturę, ona też jest dosyć poważna, tak? I być może wielokrotnie czasami przekraczająca koszt produkcji jednego efektu. Tak? I to jest coś, co się rozwija z dema na demo. Dlatego, że demo jest tym punktem, który weryfikuje, czy ta infrastruktura się sprawdza, czy nie, tak? Później tam człowiek, prawda, na koniec już jak składamy, to już jest tam, prawda, już po prostu cały jest tym duct tape'em oklejony, tutaj mu już zwisają te trytytki, prawda, jeszcze ta ślina, prawda, tam ty sznurek podeprze się, prawda, no i bach, zmieściło się, dobra, idź, prawda, w świat demo. I już, prawda? No, no i tyle, i tak to mniej więcej. Nie, bez kitu tak to wygląda. No ale to jest, wiecie, to jest tak, że takie demo nie musi się, jak ono w szczególności działa jeszcze bez systemu, to się nie musi zachowywać bardzo grzecznie. Może coś nie dozbierać, prawda, na sam koniec i to nie jest wielka katastrofa, tak? Byleby poszło do końca i się nie zawiesiło. Dobra, jeszcze jakieś pytania, bo jak nie, to kończymy. No tak, to kończymy.